Po rozpoczęciu technicznym, pora na rozpoczęcie merytoryczne. Witamy Państwa na kolejnej historycznej debacie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Redakcji Polskich Dokumentów Dyplomatycznych. Dziś dyskusja związana z kolejnym ich tomem, kolejnym po tomie, który omawialiśmy 3 tygodnie temu. Tym razem polskie działania dyplomatyczne w drugiej połowie roku 1919, a my skupimy się na różnych zagadnieniach związanych z polskim położeniem na arenie międzynarodowej w końcowym etapie trwania paryskiej konferencji pokojowej oraz bezpośrednio po niej, a dylematy te wyrażone są przez nazwiska ludzi, których umieściliśmy w tytule naszej debaty. Denikin czy Lenin, przywódca białogwardyjski i przywódca rewolucji październikowej, Wilson czy Lloyd George, dylematy polskiej polityki zagranicznej. Goście, ci sami doskonali goście, których mieliśmy 3 tygodnie temu. Profesor Włodzimierz Borodziej, redaktor naczelny Polskich Dokumentów Dyplomatycznych. Dyrektor Sławomir Dębski, redaktor tomu i dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam Państwa. Sekretarz redakcji Polskich Dokumentów Dyplomatycznych Piotr Długołęcki. Witam Was panowie raz jeszcze i jeżeli pozwolicie, zacząłbym tym razem też trochę tradycyjnie od Piotra, który dałby nam ukorzenienie w tomie. Piotrze, mniej więcej to samo, co zrobiłeś 3 tygodnie temu. Jak wyglądało dole i niedole polskiej dyplomacji właśnie w tym okresie, który w tomie jest opisywany? Jak wyglądało życie dyplomatów w MSZ-cie w Warszawie? Jak wyglądała praca służby dyplomatycznej na szczeblu niższym, średnim i wyższym w różnych państwach, w których Polska była reprezentowana? Oddaję Ci głos. Myślę, że taki Twój wstęp jest w tej chwili bardzo, bardzo potrzebny. O, chyba teraz. Tak. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj z okazji publikacji najnowszego tomu serii dyplomatycznej, serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. To jest tom numer 26. Ja może zapowiem, otwierając nawias, że tom numer 27 w zasadzie też już jest na ukończeniu. On dotyczy wprawdzie zupełnie innej epoki, ponieważ roku 1980. Częścią wspólną obydwu tych tomów jest to, że jest w nich dużo dokumentów, które dotyczą relacji Polski z jej wschodnim sąsiadem. Natomiast jeśli chodzi o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, wydaje się, że warto by było 2 słowa powiedzieć o cezurze tego tomu, bo ona jest trochę nietypowa. Otóż początkowo planowaliśmy, aby te ostatecznie, jak się okazało, 3 tomy za rok 18, jeden tom za rok 18 i 2 tomy za rok 19, aby te wszystkie dokumenty zmieścić w jednym wolumenie. Szybko okazało się to niemożliwe i po prostu z przyczyn praktycznych zdecydowaliśmy się podzielić rok 19 na dwie części. Cezura końcowa, no to oczywiście koniec roku, typowa dla serii PDD. Cezura początkowa wynika po prostu z praktycznego podziału ilości dokumentów z roku 19 na 2 tomy. W efekcie początek tomu jest zdominowany przez kończącą się właśnie konferencję, paryską konferencję pokojową, która no jak wiadomo, kończy się podpisaniem traktatu 28 czerwca, a zadaniem, celem każdego tomu jest ukazanie całokształtu polskiej polityki dyplomatycznej w dokumentowanym okresie. Mamy sytuację trochę nietypową, wychodzimy od konferencji międzynarodowej. Jest taka anegdota mówiąca o tym, że konferencja międzynarodowa to jest spotkanie różnych ważnych osobistości, które pojedynczo nie są w stanie nic zrobić, ale za to wspólnie razem na konferencji są w stanie uzgodnić stanowisko, już nic się nie da zdziałać. W Wersalu było w pewnym stopniu podobnie, to znaczy część rzeczy nie udało się określić, konferencja czy uczestnicy konferencji zadecydowali o tym, o przesunięciu pewnych decyzji na okres późniejszy, mówię głównie tutaj o plebiscytach, natomiast część oczywiście spraw udało się wyjaśnić, udało się uzgodnić. Z punktu widzenia Polski najistotniejsze były ustalenia dotyczące granicy zachodniej. Traktat został podpisany, w imieniu Polski podpisy złożyli Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. Mówi się też, że żadna z osób podpisujących traktat nigdy go w całości nie przeczytała, że każdy
koncentrował się tylko na tej części, która dotyczyła jego kraju. Rzeczywiście lektura tego traktatu całościowa jest pewnym wyzwaniem. No i efekt dla naszego tomu jest taki, że znaczna jego część dotyczy właśnie tych spraw, które zostały ustalone i tych, których ustalić się nie udało. Znaczy podpisanie traktatu spowodowało, że konieczne było rozpoczęcie negocjacji, co tak naprawdę, w których ustalono, bo co tak naprawdę znaczą porozumienia czy zapisy przyjęte w traktacie. Głównie dotyczyło to stosunków polsko-niemieckich. Do Niemiec, do Berlina jedzie polska delegacja, której przewodniczy Władysław Wróblewski. Dużo dzieje się, jeśli chodzi o wolne miasto Gdańsk, które jeszcze tym wolnym miastem formalnie nie było, ale już wiadomo, było zadecydowane, że tak to będzie wyglądało. Dużo dzieje się w stosunkach polsko-ukraińskich. Dużo dzieje się też w stosunkach z mocarstwami, z Francją, z Wielką Brytanią. Dużo też uwagi polska dyplomacja poświęca kwestii pomocy przeróżnym uchodźcom, którzy są rozsiani na całym świecie. No i w tomie jeszcze zacząłem mówić o traktacie, w tomie jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, zamieściliśmy duże fragmenty debaty ratyfikacyjnej. Pisanie traktatu to jedna, jego ratyfikacja to oczywiście druga sprawa. W Polsce odbyło się to w ramach dwudniowej debaty w końcu lipca. Debata wywołała wiele emocji. Zwykle z reguły w tomach PDD tego typu zabiegów nie stosujemy, to znaczy nie zamieszczamy druków sejmowych, ale tutaj ze względu na wagę wydarzeń zrobiliśmy pewnego rodzaju wyjątek i myślę, że warto też popatrzeć, jakie emocje, jakie argumenty towarzyszyły dyskusji zarówno nad traktatem wersalskim, jak i nad tak zwanym traktatem mniejszościowym. Wspomnę może jeszcze trochę o tym, jak kształtowała się służba, jak wyglądało kształtowanie się służby dyplomatyczno-konsularnej. A ministrem spraw zagranicznych pozostawał Ignacy Paderewski, pełniący również funkcję premiera. No i to jest oczywiście bardzo zła sytuacja dla każdego wydawcy dokumentów dyplomatycznych, dla każdego edytora źródeł, ponieważ Ignacy Paderewski, no inne rzeczy mu w duszy grały niż instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt. On miał takie artystyczne podejście do wielu spraw i małe zamiłowanie do tego, aby odpowiednio udokumentować podejmowane przez siebie działania. Jego sekretarze, on miał dwóch, jednego, który był z nim razem w Paryżu na konferencji, drugiego, który był w MSZ-cie, próbowali jakoś zapanować nad mnogością spotkań i próbowali jakoś udokumentować podejmowane decyzje czy przyjmowane zobowiązania. Było to trudne, a takim przykładem małej przewidywalności tego, co się będzie działo, jest podróż premiera i ministra finansów do ministra spraw zagranicznych do Wielkiej Brytanii. W październiku 2019 roku Paderewski wyrusza w podróż. W Paryżu członkowie delegacji polskiej ze zdziwieniem się o tym dowiadują, natomiast ze zdziwieniem dowiaduje się też o tym centrala MSZ-u i wiceminister Wstrzyński, który pozostał w Warszawie i nawet nie wiedział, gdzie ma wysyłać programy do Paryża czy do Londynu, bo nikt go nie poinformował, gdzie się znajduje premier. Życia wydawcy źródeł to tego typu chaos organizacyjny nie ułatwia. Natomiast generalnie polska służba dyplomatyczna zaczęła krzepnąć, znaczy powstawały placówki, rząd Paderewskiego już wcześniej uzyskał uznanie międzynarodowe, zaczął nawiązywać stosunki dyplomatyczne, zaczął wysyłać swoich pierwszych przedstawicieli. Placówkę w Londynie objął Eustachy Sapieha, we Francji Maurycy Zamoyski, do Stanów pojechał książę Lubomirski. Też udawało się utworzyć placówki w krajach mniejszych, czy też zmiany w sytuacji międzynarodowej pozwalały na tworzenie takich placówek. Tutaj można wspomnieć o Węgrzech. Delegatem polskiego rządu na Węgry był mianowany Szembek, ale z racji sytuacji wewnętrznej ten delegat na Węgrzech przebywał tak naprawdę w Wiedniu i dopiero po upadku rewolucji bolszewickiej na Węgrzech właśnie był w stanie tam dotrzeć. Generalnie mamy, jest to okres, kiedy ta polska służba dyplomatyczna coraz lepiej zaczyna wyglądać, zostają wprowadzone zmiany w strukturze MSZ-u. Oczywiście w sytuacji wojny domowej w Rosji no, nie ma w zasadzie mowy o mianowaniu
takich formalnych przedstawicieli dyplomatycznych, no ale są wysyłane specjalne misje do Denikina. Polska w sumie wysyła 3 różne przedstawicielstwa handlowe, wojskowe i polityczne. Toczą się też rokowania ze stroną bolszewicką, o czym pewnie będzie można więcej powiedzieć. I na koniec już, koniec tomu i koniec roku przynosi zmianę na stanowisku premiera i zmianę na stanowisku ministra finansów. Premierem zostaje Leopold Skulski, ministrem nie finansów, tylko ministrem spraw zagranicznych zostaje przejściowo na 3 dni kierownikiem MSZ Władysław Wróblewski, a potem funkcję tam obejmuje Stanisław Patek i to trochę otwiera nowy rozdział w historii funkcjonowania polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej. Dziękuję Ci, Piotrze. Zresztą każdy ze wspomnianych przez Ciebie na końcu ludzi, polityków, to była bardzo ciekawa postać, o której można byłoby wiele mówić i pisać. Też nie wszyscy dobrze opisani, ale przejdźmy do pytań merytorycznych. Zresztą będę Cię jeszcze prosił potem o podsumowanie wystąpień Twoich poprzedników, ale zaczniemy od profesora Brodzieja i od Sławomira Dębskiego, choć pytanie będzie dokładnie takie samo. Maj, czerwiec 1919 roku. Jedna z najważniejszych sytuacji dla młodego państwa polskiego. Ważą się jego losy w Paryżu w związku z negocjacjami. W tym samym czasie to państwo postanawia nie zaczekać na decyzję w sprawie swoich granic i podejmuje ofensywę w Galicji Wschodniej przeciwko Ukraińcom. Pojawiały się głosy w polskiej debacie, że było to bardzo poważnym błędem i że mogło to doprowadzić choćby do tak mocnego wzmożenia kwestii związanych z małym traktatem wersalskim. Ale jaka jest Panów opinia? Należało zaczekać? Był to błąd, czy też wprost przeciwnie? Profesor Borodziej. Bo i tak konferencja paryska miała sprawy Galicji Wschodniej w głębokim poważaniu, żeby nie powiedzieć gorzej. I co Piłsudski robił tutaj w kraju, bądź nie robił, to w zasadzie ich tak za bardzo nie obchodziło. Ich obchodziła taka zasada, powiedziałbym, dystynkcji międzynarodowej, żeby Piłsudski tak za bardzo się nie wymądrzał, żeby nie czynił ruchów niekonsultowanych z aliantami, a to było niekonsultowane. Ale w gruncie rzeczy, to przecież na tle wszystkich problemów konferencji paryskiej, no to kwestia, czy polskie wojska staną w tym czy innym miejscu Galicji Wschodniej, to było im bardzo obojętne. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że dla uczestników konferencji paryskiej, tych trzech najważniejszych, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, kluczowa była kwestia granicy z Niemcami, a nie z powstającym Związkiem Radzieckim czy Sowieckim, czy jakkolwiek go nazwiemy. I to był ten prawdziwy problem. To znaczy, jak pogodzić polską aktywność na wschodzie z możliwością uzyskania optymalnej granicy na zachodzie. No i tu poglądy były dość rozbieżne, znaczy Francja nic by nie miała przeciwko temu, że Polska sięgała do Berlina. Takie pomysły się pojawiły potem w 1945 roku, żeby Polska na przykład zawładnęła Rugią, bo to jest prasłowiańska ziemia. I to było naprawdę ważne. I teraz na ile polska ofensywa w Galicji Wschodniej mogła zaszkodzić wytyczeniu granic polsko-niemieckiej, no nie wiemy, no, ale myślę, że to naprawdę z punktu widzenia tej wielkiej trójki to była kwestia dość marginalna. Polska ze względów polityki wewnętrznej musiała podjąć tę ofensywę. Opinia publiczna nie pozostawiała innego wyjścia i trzeba to było zrobić. Pytanie do Sławomira Dębskiego, dokładnie takie samo. Ja mam inny pogląd na tą sprawę. Uważam, że ofensywa w Galicji Wschodniej miała bardzo poważny wpływ na zarówno przebieg konferencji, jak i stosunek mocarstw do innych argumentów polskich i postulatów polskich. Wywołała największy kryzys w relacjach między polską delegacją a Wielką Trójką z kilku powodów.
Po pierwsze, do tej operacji zostały wykorzystane jednostki armii Hallera. Istniało takie polityczne porozumienie, głównie wymuszone przez Lloyd George'a, że armia Hallera dostanie zgodę na powrót do Polski pod warunkiem, że nie zostanie wykorzystana do dokonywania faktów dokonanych, tak można powiedzieć, do działań, do wywoływania faktów dokonanych, czyli uprzedzania decyzji konferencji pokojowej w Paryżu. A zwłaszcza nie zostanie wykorzystana na odcinku wschodnim, czyli rosyjskim. No i to takie gentleman's agreement nie zostało dotrzymane. Czy ono nie zostało dotrzymane przez stronę polską? Ja powiem tak, wiele wskazuje na to, że polska operacja w Galicji Wschodniej, czyli polegająca na wypchnięciu Ukraińców na linię rzeki Zbrucz, czyli w zasadzie na linię dawnej granicy austro-węgierskiej, było zgodne z polityką francuską. Już w listopadzie 18 roku dyplomacja francuska przekazuje Komitetowi Narodowemu Polskiemu sugestie, aby nie obawiała się, ale Polacy się nie obawiali działać na własną rękę i dokonywać faktów i stawiać, wywoływać faktów dokonanych, byle tylko robili to w uzgodnieniu z Paryżem i z polityką Francji. Ta operacja polska w Galicji Wschodniej miała także konsekwencje w tym znaczeniu, że nadwyrężyła zaufanie Wilsona do Paderewskiego. Wilson bardzo nalegał na to, bardzo parł do tego, aby ta armia Hallera w końcu się w Polsce znalazła. Paderewski go zapewniał, że nie zostaną te siły użyte przeciwko na froncie wschodnim. Więc to zaufanie zostało zawiedzione i miało to swoje konsekwencje. Miało to swoje konsekwencje w debacie na temat Górnego Śląska. W czerwcu 1919 roku toczy się rozmowa między w ramach tej Wielkiej Trójki, czy Górny Śląsk ma zostać przyłączony do Polski w oparciu o kryteria etniczne i spis ludności, który był przeprowadzony jeszcze przez władze niemieckie przed wybuchem I wojny światowej, czy też ma zostać przeprowadzony plebiscyt. I operacja w Galicji Wschodniej doprowadza do tego, że argumenty Lloyd George'a, aby tam przeprowadzono plebiscyt, zyskują na sile. Wilson próbuje się bronić, ale Lloyd George ewidentnie wykorzystuje fakt złamania słowa przez Polaków do promowania własnej wizji. Jest jeszcze jeden argument, który świadczy o tym, że to była ważna sprawa. Mianowicie to nie chodziło o Ukraińców. To chodziło o politykę brytyjską wobec Rosji. Wielka Brytania i Lloyd George w tym czasie, w dalszym ciągu uważają, że szala zwycięstwa w wojnie domowej w Rosji może się przechylić na stronę białych. I Rosja będzie miała pełne prawo do wzięcia udziału w debacie o granicach, wschodnich granicach Polski. Dlatego właśnie Brytyjczycy tak nastawiali na to, aby polskie operacje wojskowe nie zapędziły się, polskie armii nie zapędziły się zbyt daleko na wschód, aby nie zostały przesądzone wschodnie granice Polski i generalnie rzecz biorąc dążyły do tego, aby polska administracja cywilna i wojskowa zatrzymała się na linii rzeki Sam. Odpowiadając tak ogólnie na to pytanie, trzeba jeszcze jak gdyby mieć świadomość, że to się toczy
po 7 maja 2019 roku ta polska ofensywa, czyli po tym, jak Niemcy poznali projekt traktatu pokojowego i grozi wojna, znaczy istnieje obawa, że Niemcy odrzucą tą propozycję i rozpoczną na wschodzie, czyli przeciwko Polsce i Czechosłowacji, wojnę, aby doprowadzić do zmiany tych warunków. Więc sytuacja jest wówczas nerwowa. Z całą pewnością no, ta operacja osłabiła polską pozycję w Paryżu, polskiej delegacji. Czy to był błąd? Wydaje się, że dążenie do tego, aby jednak przejąć odpowiedzialność. No, trzeba pamiętać o tym także, że sytuacja bezpieczeństwa w Galicji Wschodniej, także dla ludności, która tam przebywała, mieszkała, no, była bardzo zła. Dochodziło do mordów Ukraińców na Polakach, Polakach na Ukraińcach, mordowano Żydów, więc generalnie rzecz biorąc przepchnięcie, posunięcie tej granicy dalej na wschód miało również swoje konsekwencje dla bezpieczeństwa tej ludności. Prośba o krótki komentarz do Piotra na podstawie bazy źródłowej, którą masz w publikacji. Jak to mniej więcej wyglądało? Czy Polska mocno była wtedy krytykowana, czy to był bardzo ważny punkt działań naszej dyplomacji? Ja myślę, że można dostrzec pewną ewolucję poglądów, szczególnie francuskich, dotyczących tego, co się działo w Galicji. Wydaje mi się, że początkowo we wczesnej fazie dominowało takie przekonanie, że wszystko tu się da wynegocjować i wszystko się uda pokojowo rozstrzygnąć i absolutnie nie można stosować faktów dokonanych i stawiać konferencji przed rozstrzygniętą już sprawą, że to właśnie konferencja ma podjąć decyzję, opierając się o wszystkie szczytne i światłe zasady. Natomiast w kolejnych miesiącach w zasadzie daje się dostrzec, tak jak mówię, no szczególnie francuskie już takie przyzwolenie na to, żeby Wojsko Polskie wreszcie zamknęło tą sprawę. Także toczy się konflikt, trwają negocjacje, których końca nie widać, a konferencja się już dawno, znaczy został podpisany traktat, negocjacje trwały dalej, no i coś należałoby z tą Galicją zrobić. I w zasadzie nawet wprost to Francuzi mówią stronie polskiej, że tutaj w późniejszym okresie, że nie będzie protestów dotyczących rozwiązania tej sprawy przez stronę polską i że to generalnie korzystnie wpłynie na cały przebieg tego procesu formowania nowego ładu światowego. Natomiast we wczesnej fazie konferencji rzeczywiście daje się dostrzec dużą nerwowość w tej sprawie, szczególnie z punktu widzenia delegacji polskiej czy samego Paderewskiego, który jest w Paryżu. Coś w Paryżu obiecuje, Piłsudski robi co innego niż Paderewski obiecał, no i to stawia polską delegację w trudnej sytuacji. Natomiast no, kwestia rozstrzygania, podejmowania decyzji na metodą faktów dokonanych. Wiadomo, w niektórych sytuacjach była ona, można powiedzieć, korzystna. W niektórych sytuacjach znacznie lepiej było poczekać na decyzję konferencji. Można różne przykłady podawać. Jeszcze jedna uwaga. Warto pamiętać o tym, że ta operacja była... To nie jest tak, że Piłsudski zrobił coś wbrew Paderewskiemu. Paderewski doskonale wiedział, że ta operacja jest przygotowywana. Dmowski o tym wiedział. To był skoordynowany, uzgodniony krok. Haller też jak gdyby no, został przecież naczelnym dowódcą tej operacji początkowo. Potem go wycofano z tego kierunku, ale no, tu nie było przypadku. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Paderewski no, stracił dużą dozę zaufania, którym był darzony, zwłaszcza przez Wilsona, za to, że po prostu no, postępuje nieuczciwie, tak można powiedzieć, że Polacy postępują nieuczciwie. Oczywiście Paderewski próbował zwrócić odpowiedzialność, czy bym powiedział, tłumaczyć się, że to
wojskowi, że to jakieś, że jego trudna sytuacja wewnątrz kraju polityczna do tego zmusiła. Wiele wskazuje, znaczy dokumenty wskazują jednoznacznie, że komunikacja na temat tej operacji była pełna. Paderewski przysyłał gratulacje, że ona i ta operacja idzie dobrze. No, konsekwencje oczywiście trzeba było w Paryżu ponieść i wysłuchać pretensji mocarstw, zwłaszcza Lloyd George'a, który po prostu wpadł w furię po tej akcji. No cóż, Lloyd George nie był wielkim miłośnikiem wielu polskich spraw, ale kolejne pytanie, tym razem do trzech panów, w kolejności profesor, dyrektor Piotr. Baby w tytule Denikina. Czy nie byłoby dla Polski korzystniejsze, mamy rok 1919, teza ta zresztą jest powielana w bardzo wielu popularnych artykułach czy w publicystyce historycznej na ten temat, skorzystać z brytyjsko-francuskich propozycji porozumienia z Denikinem i oszczędzić sobie trudu wojny na wschodzie? Czy nie było warto skorzystać z różnych propozycji, które płynęły od strony bolszewików? Marchlewski, Julian Marchlewski chciał oddać przecież Polsce Mińsk. To się bardzo często pojawia, zwłaszcza u tych pisarzy historycznych, którzy nie do końca chcieli popracować nad źródłami, ale chcą mieć chwytliwe tezy, ale jest to rzecz, która jest często dyskutowana. Czy może jest to prawda? Czy nie udałoby się nam oszczędzić w Polsce horroru wojny 1920 i zagrożenia dla istnienia polskiej państwowości jako takiej? Pan profesor. Dałoby się, bez wątpienia. Tylko trzeba pamiętać o tym, że wojna 1920 roku, jakkolwiek moim zdaniem nie była konieczna, stanowiła taki mit fundacyjny państwa, tego czego nam brakuje po 1989 roku. Maciej Górny w artykule, który zostanie opublikowany w Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym, między innymi weryfikuje liczbę tych, którzy walczyli na froncie wojny 1920 roku. I to są liczby, powiedziałbym, w wielkości jednej bitwy na froncie zachodnim. A jednocześnie właśnie jest ta Armia Czerwona, która jest witana przez robotników rolnych, przez różne grupy społeczne dość entuzjastycznie i odrzucana przez większość społeczeństwa. I Wojsko Polskie, które w bitwie w sierpniu 20 roku pokazuje, że to państwo istnieje, to jest właśnie mit fundacyjny państwa. To jest mit fundacyjny również naczelnika państwa. Oczywiście, że to wszystko można było mieć dużo taniej, ale zawsze jest kwestia, czy też pytanie o to, co jest warte więcej. Czy mit fundacyjny, czy ewolucyjne przejście do czegoś całkiem nowego. I myślę, że w tym wypadku Piłsudski, który był takim swego rodzaju geniuszem, takim geniuszem amatorem, bym powiedział, że on nigdy nie był parlamentarzystą, w ogóle o tym wszystkim nie miał pojęcia i nie chciał mieć. Gardził parlamentaryzmem głęboko. No w tym momencie wybrał, jeżeli wracamy do Galicji Wschodniej, wybrał ten wariant, że no on nie może inaczej. Endecja na nim wieszała psy za to, że nic nie zrobił rzekomo w sprawie obrony Lwowa w listopadzie i grudniu 18 roku. No i teraz co? Ląduje armia Hallera, kilkadziesiąt tysięcy dobrze uzbrojonych żołnierzy. I co on ma z nimi zrobić? Ustawić ich gdzieś tam z bronią u nogi na granicy zachodniej, żeby pilnowali wykonania traktatu wersalskiego? No nie. Sławomir Dębski. Mi się wydaje, że tu jest był dylemat strategiczny, polegający na tym, że po pierwsze należało zadbać o taką granicę państwa polskiego, która zapewniałaby temu państwu z jednej strony bezpieczeństwo
i no, zdolność do funkcjonowania, tak? I w zasadzie była tutaj zbieżność stanowisk co do tego między Dmowskim i Piłsudskim, jak ta granica mniej więcej powinna przebiegać. No, jest taka dyskusja w poprzednim tomie z 2 marca 2019 roku, w którym w Paryżu przedstawiciele, no, członkowie delegacji polskiej dyskutują o tej granicy właśnie wschodniej, o tym programie wschodnim. I tam pojawia się argument oczywiście Dmowskiego, aby to państwo nie szło za daleko na wschód, ponieważ te granice nie szły za daleko na wschód, ponieważ im dalej od tak zwanej granicy etnicznej Polski, tym więcej mniejszości się w granicach Polski znajdzie, a państwo wieloetniczne, zdaniem Dmowskiego, będzie słabe, tak? Czy będzie łatwo tą wieloetniczność przeciwko Polsce wykorzystać. Ale Dmowski tam mówi, no tak, no ale wprawdzie Wołyń, na Wołyniu jest mniejszość Polaków, dominuje żywioł ukraiński, ale nie możemy dopuścić do tego, żeby granica wschodnia Polski no, leżała 120 kilometrów od Warszawy, tak? Więc musimy ją ze względów tych właśnie bezpieczeństwa strategicznych popchnąć dalej. Dylemat był tutaj inny też, znaczy Piłsudski zakładał i w 19 roku próbował doprowadzić to, czy próbował przetestować ten model, że Polska powinna jednak próbować stworzyć jakieś państwa buforowe między Polską i Rosją, tak? Stąd te próby porozumienia się z Petlurą, czyli taką propolską opcją polityczną ukraińską. Z tego powodu nie dochodzi do porozumienia z Denikinem, między innymi z tego powodu. Denikin jak gdyby żąda jako jeden z warunków porozumienia z Piłsudskim, stawia właśnie, aby Polska zerwała z popieraniem Petlury, zerwała z popieraniem żywioł, czyli aspiracji ukraińskich do samostanowienia, a jednocześnie Denikin nie zgadza się na to, aby rozpocząć jakiekolwiek rozmowy o przyszłej granicy polsko-rosyjskiej. Mówi tak, no, najpierw musimy wywalczyć władzę w Rosji, pokonać bolszewików, potem się zwoła konstytuantę i ta konstytuanta będzie decydować o granicach zachodnich Rosji. A Piłsudski, i tu był jak gdyby nie tylko Piłsudski, ale elita polityczna w Polsce miała świadomość, że jeżeli nie da się porozumieć w sprawie granicy zachodniej z Denikinem, kiedy on jest słaby, to tym bardziej będzie trudno dojść do porozumienia z Rosją, która, z Rosją Białą, która zwycięży bolszewików, zasiądzie w Paryżu na równych prawach z innymi mocarstwami i będzie decydować o mapie Europy. Stąd też ta opcja Biał, to jest świetnie na tym, ten dylemat polityczny opisał Andrzej Nowak w swojej książce, monografii Polska i trzy Rosje. Natomiast jeżeli chodzi o bolszewików, no znowu tu jest problem tego rodzaju, że Piłsudski im nie ufał. Usiłował doprowadzić do powstania jakiejś niepodległej Ukrainy. No i obawiał się, że porozumienie z bolszewikami, zawarcie jakiegoś pokoju, tylko zwiąże mu ręce na przyszłość. Moim zdaniem dylemat jest nie do rozstrzygnięcia z obecnej perspektywy. Czy gdybyśmy zawarli pokój, powiedzmy, w październiku 19 roku z bolszewikami, to czy ten pokój byłby trwały po tym, jak bolszewicy pokonaliby ostatecznie Armię Białych, Denikina i Kołczaka pokonali trochę wcześniej już. Czy ten pokój by się utrzymał?
Tego z punktu widzenia doświadczenia historycznego nie jesteśmy w stanie przesądzić. Bardzo często zresztą się o tym doświadczeniu historycznym zapomina. Łatwo jest bowiem oceniać po fakcie. Piotrze, twoja opinia. Ja bym może spróbował spojrzeć na sprawę tej wschodniej granicy trochę z innej perspektywy, mianowicie z perspektywy środowisk kresowych czy polskich ziemian, czy właścicieli dużych majątków ziemskich, którzy ostatecznie zostali po drugiej stronie granicy. Mamy w tomie jeden taki bardzo obszerny, bardzo ciekawy dokument, memoriał, to się nazywa dokładnie Memoriał Środowisk Kresowych. Jego autorzy stwierdzają jednoznacznie, że Rzeczpospolita powinna być wskrzeszona po czasach zaborów w takim kształcie, w jakim ją do grobu złożono. Dla nich jest oczywiste, że granica, jaka ma powstać, to może być tylko i wyłącznie granica z 1772 roku. Pomysły Dmowskiego dotyczące Polski etnograficznej i nieprzesuwania granicy na wschód nazywają fantazjami i w ogóle nawet nie chcą się nad nimi zastanawiać, pokazując, że no pierwsza Rzeczpospolita to było jednak zupełnie inne państwo. Tak samo mówią, że jeśli taka Polska powstanie etnograficzna, to nazywają taką Polskę barakiem, który będzie między dwoma wielkimi gmachami, czyli tymi gmachami mają być Niemcy i Rosja, jakakolwiek ona by nie była. I tak samo krytycznie odnoszą się do pomysłów tworzenia federacji, twierdząc, że w zasadzie naród białoruski i naród ukraiński to nie są narody, tylko raczej plemiona i tutaj ciężko mówić o tym, aby one mogły tworzyć jakąś swoją własną państwowość. Ten pogląd wydaje się strasznie anachroniczny i on wzbudza zdziwienie, zwłaszcza dzisiaj. Natomiast z punktu widzenia tych osób, których majątki były wysunięte daleko na wschód, no to był w zasadzie jedyny możliwy do promowania, no bo jak pogląd przeciwny był w zasadzie z ich punktu widzenia nieakceptowalny, no bo gdyby zajęli stanowisko przeciwne, to musieli powiedzieć: my nie chcemy, aby nasze majątki, aby nasze rodziny, aby nasze małe ojczyzny znalazły się po odpowiedniej stronie granicy. I to rzeczywiście był problem dla wielu osób, w tym dla wielu polskich dyplomatów, jak na przykład dla Tadeusza Romera, którego cały majątek został na Litwie, czy dla Mieczysława Jałowieckiego, którego majątek też został po tamtej stronie granicy. I tutaj nie chciałbym też, żeby to tak zabrzmiało jakoś bardzo mocno finansowo, ale to też no, wiadomo, że każdy ma bardzo emocjonalny stosunek do swoich ziem ojczystych, no i oczywiście te środowiska też chciały, aby ich ziemie ojczyste znalazły się w granicach Rzeczypospolitej. Tutaj można zauważyć, że oczywiście stanowisko Komitetu Narodowego Polskiego było opierało się o zasady etnograficzne, że chodziło o to, aby w tej Polsce, że przesunięcie Polski zbyt daleko na wschód sprawi, że będzie bardzo dużo obywateli polskich, którzy nie będą Polakami. No i jeśli oni wybiorą Sejm, no to ten Sejm będzie Sejmem zdominowanym przez mniejszości i że to w zasadzie grozi rozpadowi państwa. Natomiast warto zauważyć, że wiceprezesem KNP i jego skarbnikiem i po części sponsorem był Maurycy Zamoyski. Dobra ordynacji zamojskiej leżą tam, gdzie wszyscy wiemy, w którym miejscu. Można zgryźliwie zauważyć, że gdyby one były położone kilkaset kilometrów dalej na wschód, to i stanowisko KNP w sprawie granicy wschodniej też byłoby nieco bardziej zniuansowane. A już kończąc z drugiej strony, no też pamiętać należy, że znaczna część ludzi mieszkających w Polsce centralnej czy zachodniej wcale taką wielką miłością do tych ziem wschodnich nie pałała. Wiadomo, że nawet utworzenie takiej granicy, jaka ostatecznie powstała, wiązało się z tym, że administracja państwowa musiała stworzyć czy to szkoły, czy poczty, czy administrację leśną, czy wymiar sprawiedliwości, czy policję. No i bardzo był pewien problem z obsadzaniem stanowisk w tej wschodniej części II Rzeczypospolitej. W późniejszych latach płacono specjalny dodatek kresowy, czyli takie wynagrodzenie za pracę w trudnych warunkach. No i to też nie było tak, że każdy się palił tylko do tego, aby pojechać gdzieś na wschodnie rubieże i z punktu widzenia człowieka z Polski, tak jak mówię, zachodniej, wyjazd do pracy na granicę wschodnią to była jedna z gorszych rzeczy, jaka
mogła się przydarzyć. A wracając jeszcze do dylematu Denikin czy Lenin, no to jest tak, że jest ten pogląd ostatnio bardziej w publikacjach popularno-naukowych czy popularnych niż naukowych, mówiąc o tym, że należało wspomóc Denikina, rozbić bolszewików i wtedy byłoby wszystko świetnie i pięknie. Natomiast on zakłada, że to jest taka historia alternatywna, która zakłada, że jeśli zmienimy jedną rzecz, to wszystkie inne rzeczy pozostaną niezmienione. Natomiast wsparcie Denikina w roku 19 zapewne pomogłoby mu w walkach z bolszewikami, ale nie wiemy, jak sytuacja rozwinęłaby się w kolejnych latach i jakie by to miało konsekwencje. Tak, nas oczywiście. Do tego, co Piotr powiedział, jeszcze dwie uwagi. Myślę, że ogromną zasługą Dmowskiego jest próba przykucia argumentu granicy wschodniej w jakiś atut polityczny na konferencji pokojowej. Zwróćmy uwagę, że w swoim wystąpieniu pod koniec stycznia 19 roku, tym słynnym wystąpieniu Dmowskiego na konferencji pokojowej, gdzie on przedstawia polskie postulaty w takim dość długim wystąpieniu, on również mówi o granicy 1772 jako punkt wyjścia w ogóle do jakichkolwiek rozważań. Następnie w marcu zwalcza tych kresowiaków, tak jak można powiedzieć, zwalcza tych potomków, można powiedzieć, pierwszej Rzeczpospolitej, którzy usiłują przykuć Polskę do tej granicy politycznie i domagają się, aby Polska została wskrzeszona w granicach przedrozbiorowych. Dmowski mówi wówczas, że to jest po prostu głupota. Tak? Nie jesteśmy, to granica by była po pierwsze szła za daleko, po drugie nikt tego rodzaju argumentacji polskiej poważnie w Paryżu brać nie będzie. Zwłaszcza, że jak już tutaj wspominałem, to Rosja jest tym głównym podmiotem, o który się w dalszym ciągu zabiega, próbuje odbudować, wspiera finansowo i militarnie białych w dalszym ciągu, to jest rok 19 ciągle. To, co Dmowski próbuje z tego wyciągnąć, to powiedzieć tak, Polska ma prawo do granicy z 1772 roku, ale wykonując kontrybucję na rzecz prawa narodów do samostanowienia, w imię której, tutaj nagina trochę Dmowski rzeczywistość, mocarstwa walczą w I wojnie światowej, Polska rezygnuje dobrowolnie z dopominania się przywrócenia tej granicy, uznając prawo narodów do samostanowienia jako fundament nowych stosunków międzynarodowych. Dowodem na to, że to jest linia polskiej polityki zagranicznej w 19 roku, jest instrukcja, którą 7 lipca 19 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje dla polskich posłów nowo wyjeżdżających w sprawie polskiej polityki, w sprawie granic wschodnich. I w tej instrukcji właśnie ten sposób myślenia jest ewidentnie bardzo czytelnie sformułowany. Tak? Mamy prawo do granicy z 1772 roku, ale wkład w budowę nowego systemu, jaki powstaje, jaki tworzy się w Paryżu, jaki tworzą mocarstwa Polski, polega na tym, że my dobrowolnie schodzimy z tych roszczeń i będziemy żądać mniej. Pytanie kolejne. Częściowo poruszyliśmy już tą kwestię w poprzedniej debacie. Ale warto do niej wrócić. W dalszym ciągu obok problemu ukraińskiego, problemu relacji z Rosją, problemów polsko-niemieckich, bardzo ważną kwestią dla wszelkich rzeczy związanych z odbudową niepodległego państwa polskiego, a również z tym, jak ta kwestia jest prezentowana za granicą i na konferencji w Paryżu, jest kwestia żydowska. Kwestia Żydów zamieszkujących w Polsce, kwestia wtedy bardzo ostra, jesteśmy bowiem po kilku różnego rodzaju wydarzeniach, które zdobyły bardzo duży rozgłos na Zachodzie, po pogromie tak zwanym we Lwowie, armia Hallera, która była tutaj kilkakrotnie ważnym obiektem dyskusji, także się do tych wydarzeń dołączyła. I tu kolejne pytanie do wszystkich trzech panów. Jakie w
ostatecznym rozrachunku ta kwestia miała znaczenie dla podjętych wobec Polski decyzji, również tych, które były podejmowane po czerwcu 1919 roku. Bo znowu mamy bardzo często w tak zwanej publicystyce historycznej do czynienia z wersją albo-albo, albo z niedocenianiem tej kwestii, budowaniem czasami wręcz nawet jakiegoś przeświadczenia o antypolskim żydowskim spisku. A z drugiej strony mamy też czasami tezy dowodzące, że była to kwestia niemalże najważniejsza. Bardzo często wynika to z pracy na źródłach, które były generowane w Stanach Zjednoczonych. Poproszę profesora Borodzieja tradycyjnie, tak jak cały czas dzisiaj, aby pierwszy zabrał głos. Dziękuję. No moim zdaniem, to już mówiłem w poprzedniej dyskusji, to była kwestia kluczowa. To znaczy Polska akurat na antysemityzm, o który zawsze była posądzana, teraz mówię tak bardzo globalnie, polscy politycy posądzani o antysemityzm, powiedzmy w ten sposób, strasznie na tym przegrali. Gdyby nie było tych pogromów, które pan doktor Jasina wspomniał, czyli tam Wilno, Lwów, Lida, Pińsk, no to naprawdę byłoby łatwiej. Ale jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do poprzedniego wątku. Kiedy Piotr Długołęcki wspominał nazwiska pierwszych ambasadorów, posłów w gruncie rzeczy z reguły, mianowanych przez II Rzeczpospolitą. To był książę Lubomirski, książę Sapieha, to był Romer, który stracił swoje dobra na Litwie, też arystokracja. Czy ci ludzie mogli się porozumieć z Denikinem czy z Leninem? Ani z jednym, ani z drugim, bym powiedział. Bo to w ogóle jest kompletnie inna konfiguracja społeczno-kulturowa, która tutaj odgrywa rolę i która w wypadku dyplomacji polskiej odgrywa taką samą rolę jak w wypadku dyplomacji brytyjskiej, gdzie też mamy tych lordów, osób z tytułem szlacheckim, całe mnóstwo, tylko że oni mają tę tradycję Imperium Brytyjskiego, które handluje z każdym. Polska tej tradycji nie ma i w związku z tym takie ułożenie stosunków z Białą czy Czerwoną Rosją to jest tak trochę poza horyzontem. Pozostaje jako realna siła te kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy przywiezionych przez Hallera i ich wykorzystanie. Sławomir Dębski. Było kwestie żydowską, tak? Czy ona miała znaczenie po czerwcu 19 roku? Znaczy, prawdą jest, że jak gdyby kluczowy moment, apogeum tej sprawy, to jest czerwiec 19 roku. Po pierwsze dlatego, że ta kampania na rzecz jednak osłabienia argumentów Polski na konferencji pokojowej, propagandowa kampania przeciwko Polsce, prowadzona przez pewną część środowisk, amerykańskich środowisk żydowskich i ona jest dobrze z opisana w ostatniej książce Larego Wolfa o Wilsonie i odbudowaniu, czy reemerging Eastern Europe, tak? Odbudowaniu pojęcia Europy Wschodniej. Ona się rzeczywiście przyczyniła do, miała duży wpływ na Wilsona, przyczyniła się do promocji małego traktatu wersalskiego, ograniczającego w pewnym sensie suwerenność, ale też trzeba powiedzieć tak, że ona miała dozę przesady w sobie. Tak? W tym, w naszym tomie za tą drugą połowę XIX roku jest taka rozmowa Kossakowskiego z Bernsteinem, który jest korespondentem New York Herald Tribune i ona dotyczy tego kwestii pogromów. No i Kossakowski stara się temu korespondentowi amerykańskiemu
pokazać, że ta prasa zachodnia czy amerykańska jest stosunkowo wybiórcza w relacjonowaniu tych pogromów. Znaczy tam, gdzie dotyczy to, gdzie można ją wykorzystać jako argument przeciwko Polsce, to jest to nagłaśniane. A tam, gdzie dotyczy to Rosji czy Ukrainy, to generalnie rzecz biorąc na ten temat się milczy. I niewątpliwie był tutaj argument także polityczny. Zdaje się, w Hugh Gibson, czyli ten poseł amerykański w Warszawie, również w swoich korespondencjach starał się znaleźć złoty środek między stanem faktycznym i starał się ustalić przyczyny tych incydentów i znaleźć odpowiednią proporcję, za co był właśnie w czerwcu 2019 roku w Paryżu ostro krytykowany. Doszło tam do konfrontacji. Sekretarz stanu Lansing skonfrontował Gibsona z przedstawicielami tych środowisk żydowskich, którzy również w Paryżu byli i bardzo silnie pracowali z Wilsonem w tej sprawie. I jest tam taka scysja między Felixem Frankfurterem, który jest przedstawicielem amerykańskiego Kongresu Żydów i Gibsonem, dobrze zrelacjonowana, w którym Frankfurter mówi, że do Gibsona, pan tutaj całą naszą propagandową pracę podważa i dezawuuje. Myśmy tyle wysiłku włożyli w to, aby ukształtować ten obraz Polski w sposób dla nas korzystny, a pan naszą robotę podważa. Zresztą myślę, że tu jest ostatnia taka rzecz. Warto zwrócić uwagę, że to Felix Frankfurter jako prezes Sądu Najwyższego jest interlokutorem Jana Karskiego 23 lata później. Nie wiem, warto by było przebadać, na ile jego zaangażowanie w tą kampanię propagandową w sprawie polskiej w 2019 roku miało, czy mogło mieć wpływ, czy miało wpływ na sposób, w jaki przyjmował raporty Karskiego o zagładzie. W każdym razie to jest pytanie, które ja sobie stawiam w kontekście tych wydarzeń z 2019 roku. Piotr Długołęcki, a potem seria pytań się już rozpoczyna od naszych gości. Ja myślę, że tutaj warto podkreślić, że poza tymi wszystkimi działaniami politycznymi, dyplomatycznymi czy wojskowymi, które były wtedy prowadzone, bardzo ważnym aspektem działalności w zasadzie każdego państwa była działalność propagandowa, czy działalność prasowa, działalność PR-owska, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że inicjowanie różnych artykułów, czy też wręcz płacenie subsydiów różnym tytułom prasowym, czy różnym dziennikarzom, po to, aby oni pisali w sposób korzystny dla danego państwa, była elementem stałym i strona polska też miała swoich dziennikarzy, którym płaciła. No i tutaj wątek pogromów, czy generalnie szeroko rozumianej sprawy żydowskiej był jednym z ważniejszych tematów, jaki się w tej akcji propagandowej pojawia. Mamy też tego typu sytuację, że trochę korespondentów pism zagranicznych do Polski dotarło, ale nie dotarło dalej na wschód, gdzie sytuacja była zdecydowanie gorsza. No i mamy też tendencję, która jest chyba tendencją tak starą jak prasa, jak media, że dobrze jest coś wyolbrzymić, bo wtedy zwiększa to zainteresowanie danym artykułem czy danym tytułem. Natomiast niektóre fakty jest ciężko weryfikować. No Polska to oczywiście, że doszło w Polsce do pogromów i to, że te pogromy stały się tematem debaty dyplomatyczno-politycznej, no to w sposób oczywisty było dla Polski bardzo, bardzo niekorzystne i utrudniało działanie. Do Polski przyjeżdżają w sumie dwie ważne misje, które badają sprawę. Misja Morgenthala publikuje swój raport, w którym ocenia, jeśli dobrze pamiętam, liczbę ofiar śmiertelnych na 200-300 osób. Raport z działania tej misji został opublikowany już wtedy w formie takiej broszurki. On jest dostępny, można go przeczytać.
Natomiast no tu taką lekturą, o której rozmawialiśmy już wcześniej i którą pracą, do której na pewno warto zajrzeć, jest tom źródeł poświęcony pierwszemu amerykańskiemu posłowi, czyli Hugh Gibsonowi, dla którego sprawa żydowska stała się jednym z najważniejszych elementów w jego pracy. I ta książka, którą właśnie przed chwilą widzieliśmy, w zasadzie w jednej trzeciej, w jednej drugiej jest poświęcona kwestiom żydowskim. Natomiast jeśli można jeszcze otworzyć nawias dotyczący tej książki, tego, o czym mówił profesor Borodziej, czyli kwestia posłów i ambasadorów. Książka o Hugh Gibsonie nazywa się w polskiej wersji językowej, nosi tytuł Ambasador w Warszawie. No Hugh Gibson nigdy żadnym ambasadorem nie był, ponieważ no, Polska w ogóle nie miała żadnej ambasady w 19 roku. Wszystkie stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane na szczeblu poselstw i tak samo wszystkie misje państw obcych w Polsce siłą rzeczy też były na szczeblu poselstw i byli posłowie. Z niektórymi krajami w kolejnych latach Polska podnosiła rangę stosunków dyplomatycznych do szczebla ambasad. W 1939 roku tych ambasad było 10, reszta to były poselstwa, no i ten szczebel, te poselstwa w zasadzie funkcjonowały do lat 60. XX wieku, kiedy to rozpoczęła się era Afryki i wszystkie nowo utworzone państwa afrykańskie zaczęły nawiązywać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasad, żeby podkreślić swój prestiż, i funkcja poselstwa jako taka zanikła. PRL ostatnie poselstwo zlikwidowało chyba w 1980 roku, znaczy podniesiono stosunki dyplomatyczne do rangi ambasad chyba z Haiti, jeśli dobrze pamiętam. To generalnie jest tak, że w takiej dyskusji bardziej dla szerszego grona użycie słowa poseł powoduje często konfuzję, bo każdemu się kojarzy z parlamentarzystą. Natomiast no warto pamiętać dla porządku rozróżniać. Ja myślę, że właśnie jeśli chodzi o wydawcę Hugh Gibsona, to wydawnictwo chyba stanęło na takim stanowisku, że jeśli napiszą poseł w Warszawie, to będzie to kompletnie niezrozumiałe, ale może korzystając z dzisiejszej debaty też warto o tym przypomnieć. No cóż, trudno jest oczekiwać od wielu ludzi wiedzy tej, której po dewaluacji tytułów po 1963 roku nie mają czasem nawet kompetentni pracownicy dyplomacji. Ale to jest jedna rzecz w 19 roku, taka ciekawostka, poselstwo polskie przy Watykanie, przy Stolicy Apostolskiej. Ono najpierw zostaje utworzone bodajże jako poselstwo drugiej klasy i to powoduje pewną konfuzję i takie dążenie do tego, żeby jak najszybciej podnieść jednak o tą klasę wyżej, ponieważ to może zostać przez Stolicę Apostolską źle odebrane. I tak prawdopodobnie, o ile się nie mylę, to jest pierwsze poselstwo, które takie podniesienie rangi uzyskuje. Zresztą mimo mitów historycznych istniejących na temat późniejszego papieża Piusa XI, czyli wtedy Achillesa Rattiego, jego stosunki z władzami polskimi się bardzo różnie układały, a kiedy miał dostać Order Orła Białego, jak pisał być może nieprawdziwie Stanisław Mackiewicz, podobno ścigano go w tej sprawie aż do Wiednia. Ale poza anegdotami, które się nam jeszcze pewnie przytrafią w trakcie rundy zadawania pytań, pora na te same pytania. I analitycy pismu stają, proszę Państwa, jak to analitycy pismu wprawdzie i pytania nam te zadają. Pierwsze pytanie charakteru ogólnego, ale trzeba je zadać. Macieja Pawłowskiego, naszego specjalistę do spraw śródziemnomorskich. Jak mogłaby wyglądać dalsza historia Polski, gdyby wygrały koncepcje Dmowskiego, a nie Piłsudskiego w zakresie granic Polski? Oj, to jest pytanie ważne. Bo właściwie ja sam nie jestem, będąc historykiem, pewny, które koncepcje ostatecznie wygrały. Może pan profesor, jak to się mówi, po starszeństwie tytularnym? Nikt nie wie. To jest taka gdybologia, bym powiedział. Co by było, gdyby zwyciężyła inna koncepcja, o której też nie do końca wiemy, o ile się różniła od tej, która została zrealizowana. Nie wiem, no Dmowski miał w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o granicę zachodnią, to miał koncepcję bardzo ambitną.
i ciągle o tym zapominamy, że to jest równoczesne, tak, ustalenie granic Polski na zachodzie i stwarzanie faktów dokonanych na wschodzie. No, na wschodzie było strasznie różnie. Marchlewski, jak pan prowadzący naszą dyskusję, pan doktor Jasina, mówił na początku, oferował Polsce Mińsk. Czy to byłoby dobre dla Polski, czy złe? Gdybyśmy mieli jeszcze więcej Białorusinów? Pojęcia nie mam. Sławomir Dębski. Ja zrobiłem takie porównanie kiedyś, przygotowując, redagując tom artykułów poświęconych konferencji ryskiej i traktatowi ryskiemu, gdzie porównałem tą mapę komitetową, czyli program granicy wschodniej Dmowskiego, z instrukcją Piłsudskiego dla delegacji, którą wysyłał do Paryża w sprawie granicy wschodniej. W listopadzie 18 roku taka instrukcja powstała. I zaskakująco obie linie są dość do siebie podobne. Bym powiedział, że jakby popatrzeć na to, czym to się skończyło ostatecznie, to i ta wizja Dmowskiego i Piłsudskiego na siebie po prostu nachodziły. To znaczy, oczywiście jakieś przesunięcia w jedną, w drugą stronę, ale mniej więcej to była granica, z której obaj byli usatysfakcjonowani. Natomiast warto pamiętać o tym, o czym mówi profesor Borodziej. I Dmowski, i Piłsudski zdawali sobie doskonale sprawę, że jeżeli chodzi o granicę zachodnią, ona będzie determinowana przez mocarstwa, ponieważ ona dotyczy pokoju z Niemcami. Natomiast na wschodzie nie ma podmiotu, z którym, na szczęście dla Polski nie ma podmiotu, który mógłby być partnerem do rozmów mocarstw zachodnich w sprawie wschodniej granicy Polski. A Wielka Brytania dąży do tego, aby grać na czas, tak? Czyli zatrzymać Polskę jak najbliżej granic etnicznych, nie pozwolić na fakty dokonane, ponieważ w Londynie liczą, że Rosja się odrodzi, Rosję się odbuduje i wówczas Rosja, Londyn z Paryżem i Petersburgiem albo Moskwą ustalą ostatecznie tą granicę. Jest taki dokument z czerwca 19 roku, w którym Komitet Narodowy Polski relacjonuje rozmowy z przedstawicielami Białej Rosji w Paryżu i ich program graniczny. I jak gdyby to jest bardzo dobrze oddaje potem stanowisko i Kołczaka, i Dennikina w tej sprawie. Czyli Rosja owszem uznaje prawo narodów do samostanowienia, uznaje legalne, to jest termin, aspiracje narodów byłego imperium, ale to konstytuanta będzie decydować, które z nich są do zaakceptowania, a które są sprzeczne z interesami państwa rosyjskiego. I ta linia polityki, od tej linii polityki ani Denikin, ani Kołczak nie odstępowali. Oni uważali, że ich rola jest jako rola wojskowych, pokonać bolszewików, a sprawy polityczne trzeba zostawić na później. Piotr Gołęcki. Tak, no takim mitem historii alternatywnej, najbardziej popularnym i wzbudzającym największe emocje jest to, że w 19 roku wojska polskie wspierają Denikina, rozbijają bolszewików, rewolucja październikowa zostaje stłumiona, Rosja staje się Rosją carską, nie ma komunizmu, nie ma Związku Radzieckiego, nie ma potem paktu Ribbentrop-Mołotow, nie ma II wojny światowej, nie ma ładu jałtańskiego w konsekwencji. No i to jest taka teoria, która ma bardzo wiele słabych punktów. Oczywiście nie wiemy, co by było, gdyby Polska wsparła Denikina i jakby się potoczyła historia wewnętrzna Rosji dalej. Warto też pamiętać, że Denikin nie był przesadnie dobrym
partnerem do składania jakichkolwiek obietnic. On sam mówił, że w zasadzie nie czuje się upoważniony i jeśli chodzi o jakiekolwiek obietnice czy plany, żeby dotyczące granicy polsko-rosyjskiej, no to był bardzo oszczędny w swoich deklaracjach. Więc tak jak już mówiłem wcześniej, no tu mamy do czynienia z takim typowym gdybaniem, polegającym na tym, że zmienimy jeden element, a wszystkie nie bacząc na to, że zmiana tego jednego elementu może zaskutkować serią różnych zdarzeń, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast tutaj mówiąc o tej granicy wschodniej i o tym, jak ona ostatecznie została ukształtowana i co było korzystne, a co nie było korzystne, warto popatrzeć na to, co się wydarzyło kilkanaście lat później, czyli na tak zwaną operację polską NKWD z 1937 roku, której ofiarami właśnie zostały ponad 100 tysięcy ofiar śmiertelnych osób narodowości polskiej, które stały się obywatelami Związku Radzieckiego. No i tutaj też warto o tym pamiętać, rozważając ówczesne pomysły dotyczące granicy wschodniej. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Pytanie od analityka PiS Michała Wojnarowicza. Czy istnieje wyróżniająca się jakoś w polskich dokumentach dyplomatycznych wtedy ocena sytuacji związanej z rozpadem Austro-Węgier oraz sytuacją przyszłych państw bałtyckich? Myślę, że to pytanie jest skierowane głównie w kwestii litewskiej, relacji polsko-litewskich, jakie one miejsce zajmują w roku 1919 wtedy, a kwestia Austro-Węgier, pamiętajmy, że toczą się jeszcze negocjacje nad traktatami pokojowymi z państwami sukcesyjnymi Austro-Węgier. Może tym razem od pana profesora, pewnie Piotr. No to jest tak, że oczywiście, tak jak już wspominałem, zadaniem każdego tomu PDD jest pokazanie całokształtu polskiej polityki zagranicznej. No i oczywiście dokumenty dotyczące relacji Polski z krajami bałtyckimi, jak też relacji reakcji Polski na rozpad Austro-Węgier w tomie zostały zamieszczone. W przypadku krajów bałtyckich to jest znowu taka sytuacja, której edytor źródeł bardzo nie lubi, czyli nie ma formalnych stosunków dyplomatycznych. Sprawami zajmują się różni mniej formalni lub bardziej formalni wysłannicy. O ile tutaj Paderewski nie ma żadnych przeszkód w uznaniu de facto Łotwy i Estonii, no to z Litwą jest sprawa zdecydowanie bardziej skomplikowana. Strona polska usiłuje doprowadzić do zmiany, do obalenia rządu litewskiego i do wywołania powstania, które się w takiej szczątkowej formie zwanej powstaniem sejneńskim odbywa. Natomiast no, tutaj rozmawialiśmy wcześniej o faktach dokonanych, no to jeśli chodzi o Litwę, wiemy wszyscy, jak to się skończyło i Polska w późniejszym okresie zdecydowała się sprawę metodą faktów dokonanych, czyli metodą tak zwanego buntu żeligowskiego, utworzeniem Litwy Środkowej, przeprowadzeniem wyborów do parlamentu i ogłoszeniem przyłączenia Litwy Środkowej do Polski sprawę Wileńszczyzny rozwiązać. Natomiast wracając do Austro-Węgier, ta sprawa się pojawia. Znaczy dla wszystkich jest oczywiste, że Austro-Węgry przestają istnieć i że się państwo rozpada, tylko jest z polskiego punktu widzenia najwięcej emocji wzbudza kwestia odziedziczenia majątku po Austro-Węgrzech, w tym również pamiątek kultury, w tym również archiwów, ale w tym również na majątku ruchomego, no i nie odziedziczenia jakichkolwiek zobowiązań finansowych wynikających z rozpadu dawnego mocarstwa. Pojawia się Mińska, dokładnie nasza analityczka do spraw Białorusi, Anna Maria Dyner. Dziękując panom za fajną dyskusję, byłaby jednocześnie wdzięczna, gdybyście mogli panowie wskazać w ramach podsumowania dwa, trzy największe sukcesy i dwie, trzy największe porażki polskich działań dyplomatycznych w roku 1919. Ja myślę, że trzeba zacząć od profesora Brodzieja, jeżeli się zgodzi na tę odpowiedź. Największy sukces dyplomacji to jest granica zachodnia, bez wątpienia. Bo wyobraźmy sobie tak, o tym cały czas to chciałem powiedzieć, ale nie było takiego wątku, który by pasował. Wyobraźmy sobie, żeby nie było plebiscytu w Prusach Wschodnich i że Gdańsk przypadłby Polsce, no to mielibyśmy o setki tysięcy Niemców więcej.
w ramach tego państwa. Czyli do tej jednej trzeciej mniejszości by jeszcze doszło coś. I ta granica była optymalna i status Wolnego Miasta Gdańska, które jest powiązane na różne sposoby z Polską, ale jest bytem samodzielnym, to moim zdaniem był wbrew pozorom wielki sukces. Drugi wielki sukces to jest, jak Francuzi wyłożyli wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku. To może nie jest tak koniecznie sukces dyplomacji polskiej, ale też się do tego przyczyniła. No, że jednak wbrew wynikom ta lepsza część Górnego Śląska przypadła Polsce. Porażki? Ja nie wiem. No, tak sobie myślę, że nam się strasznie łatwo o tym mówi. Ale gdybyśmy byli politykami polskimi, którzy w tym drugim półroczu 19 roku i w 20 roku podejmują decyzje, czy my byśmy byli naprawdę mądrzejsi od nich? Ja wątpię. Sławomir Dębski. W ogóle powstanie państwa polskiego to jest wielki sukces dyplomatyczny, polityczny polskich działań w okresie pierwszej wojny światowej. Polskie elity polityczne, bo trzeba znowu sobie uświadomić, że tymi działaniami na rzecz państwa polskiego, powstania państwa polskiego zajmuje się garstka ludzi. To nie jest tak, że mamy jakieś tam miliony, które się tym zajmują. Ja wiem, z 1000 osób może, no plus oczywiście tych, którzy przywdziewają polskie mundury i popierając taką czy inną opcję polityczną, czy wspierając taką czy inną Polskę polityczną, tą Polskę walczą. Albo dezerterują z armii mocarstw zaborczych po to, żeby do polskich oddziałów przystąpić. Ale no dobrze, no to nie jest powszechna sprawa. I mimo tego udaje się wykorzystać fakt, że wszystkie mocarstwa wykrwawiają się w tej wojnie i potrzebują mięsa armatniego, potrzebują tych Polaków, żeby się do jakiejś armii zaciągnęły i za jakąś opcją się opowiedziały. Więc myślę, że to jest ogromny triumf patriotycznej myśli zmierzającej do tego, aby Polskę odbudować. Tak? I to niezależnie od bym powiedział, koloru ideologicznego, tak? Bo tam są i socjaliści, i konserwatyści, i nacjonaliści. A suma tych wysiłków prowadzi do tego, że to państwo się udaje odbudować. Więc jedna uwaga w sprawie Gdańska. No, my bardzo często zapominamy, że Wolne Miasto Gdańsk i w ogóle idea wolnych miast, bo przecież nie tylko Gdańsk, ale to jest Triest tam i Konstantynopol, rodzi się właśnie wokół idei Konstantynopola jako takiej protektoratu amerykańskiego, tak, na konferencji pokojowej. My w ogóle o tym nie pamiętamy. Była idea, aby z Konstantynopola i cieśnin Bosfor i Dardanele stworzyć amerykański protektorat i aby Amerykanie w ten sposób byli związani z polityką europejską na stałe. I jak gdyby w konsekwencji do tych pomysłów w marcu 19 roku powstaje pomysł, aby kwestię Gdańska rozstrzygnąć w sposób podobny i stąd się rodzi idea wolnego miasta, którą zresztą wprowadza Lloyd George. Tu też jeden przypis musimy pamiętać i to wynika z instrukcji, jaką Sapieha, czyli pierwszy polski poseł Wielkiej Brytanii w czerwcu, 19 czerwca otrzymuje z MSZ-u. W tej instrukcji zostaje jednoznacznie sformułowane, że Wielka Brytania jest gruntem dla polskiej sprawy nieprzyjaznym, tak? Że Sapieha jedzie do Londynu, aby prowadzić walkę czy działalność broniąc interesów Polski na gruncie nieprzyjaznym.
O tym też się bardzo często zapomina. Otóż Wielka Brytania prowadzi politykę, która jest sprzeczna z polskimi interesami, także w obszarze państw bałtyckich. Stąd też właśnie w czerwcu 19 roku, tutaj Piotr Długojęcki wspomniał o akcji Żeligowskiego, ale właśnie z tych dokumentów opublikowanych w tym tomie za rok 19 widać ewidentnie, że pomysł tej akcji Piłsudski ma już latem 19 roku. W odpowiedzi na to, że mocarstwa koalicji żądają, aby Polska zatrzymała się na 4 wiorsty od Wilna i nie przesądzała przynależności tego miasta politycznej i terytorialnej, Piłsudski grozi, że no on ma tutaj dywizję ochotniczą i on nie jest w stanie ich upilnować i jak będzie trzeba, to on ich nie upilnuje i oni zajmą to Wilno. Więc w tym sensie jak gdyby wezmą prawo narodów do samostanowienia we własne ręce. To jest ten sposób myślenia Piłsudskiego, który kilkakrotnie się zresztą w tych dokumentach przejawia, bo w innym miejscu, w innym dokumencie on coś takiego mówi, że jak tutaj Anglicy go za bardzo będą naciskać, to on wszystko rzuci w tej Warszawie, pojedzie do Kowna, ogłosi się Litwinem i on wtedy tą Litwę jako Litwin prawdziwy im wszystkim urządzi w oparciu o prawo narodu do samostanowienia. Więc tutaj trzeba pamiętać, że Piłsudski miał taką tożsamościową, ważną politycznie cechę. Otóż on się uważał za takiego Litwina korzeniami w pierwszej Rzeczpospolitej, tak? Czyli no, litewskiego Polaka, polskiego Litwina, jemu ta tożsamość się bardzo mieszała, z tym, że nie mówił po litewsku i to była ta różnica w stosunku do innych przedstawicieli elity litewsko-polskiej czy polsko-litewskiej. Piotrze, twoje dopowiedzenie. Ja bym może, już mnie słychacie, ja bym może zwrócił uwagę na właśnie na kwestię konsolidacji władzy, bo ten rok 18 mamy taką sytuację, że no istnieje jeszcze Rada Regencyjna, w Paryżu istnieje Komitet Narodowy Polski, w Lublinie tworzy się rząd odrębny, istnieją również inne organizacje i to bardzo dużym sukcesem było to, że tym wszystkim środowiskom politycznie się zwalczającym udało się osiągnąć porozumienie. W 19 roku prasa francuska pisała, że Polska ma 2 rządy. Jeden rząd w Warszawie, który nie może z Polski wyjść i drugi rząd w Paryżu, który nie może do Polski wejść. Bo chodziło o to, że rząd w Warszawie jest przez nikogo nieuznawany i nie jest międzynarodowo rozpoznawalny. No a jest rząd w Paryżu, KNP, który jest uznawany za reprezentanta polskich interesów, ale nie sprawuje on władzy nad polskim terytorium. To, że tym wszystkim politykom udało się osiągnąć porozumienie, udało się doprowadzić do konsolidacji władzy, udało się stworzyć Sejm, przeprowadzić wybory i znaleźć Ignacego Paderewskiego, który był kandydatem na premiera akceptowalnym przez wszystkich, to jest sukces. No pamiętamy, że w styczniu 19 roku dochodzi do nieudanego zamachu stanu, zmienia się rząd i właśnie Paderewski jako ten kandydat zgody narodowej sprawia, że to porozumienie jest możliwe. Natomiast jako brak sukcesu czy jako porażkę uznałbym, że to porozumienie nie obyło się bez problemów i bardzo wiele energii polscy politycy, polscy dyplomaci, polscy posłowie strawili na to, aby siebie nawzajem zwalczać i zwalczać swoje różne pomysły i próbować realizować swoje sprawy. O tym wspomina chociażby Eugeniusz Romer w swoim pamiętniku paryskim, wskazując na szereg różnych intryg zakulisowych, które no jego zdaniem bardzo psują czy bardzo, bardzo utrudniają pracę polską na konferencji. No i wiadomo, że te intrygi też się wiążą z kwestiami personalnymi. Mianowanie nowego ambasadora, czy wtedy posła, znaczy generalnie mianowanie ambasadora zawsze się wiąże z pewnymi emocjami. W sytuacji, gdy to był pierwszy polski przedstawiciel dyplomatyczny mianowany po ponad 120 latach braku państwowości, te emocje były jeszcze większe. No i polscy dyplomaci, polscy politycy nie byli wolni od zawiści, niechęci i
pisanie donosów czy dezawuowanie swoich przeciwników politycznych też było elementem stałym ówczesnych działań, a parlament, Sejm Ustawodawczy, no też był forum wielu emocji i niektóre komentarze, które padały w czasie debaty, ani z Wersalem, ani z parlamentaryzmem wiele wspólnego nie miały. Wersal też nie był miejscem przesadnie wersalskim według obecnych kryteriów, jak wskazują różne źródła z czasów Ludwika XIV zwłaszcza. Panie profesorze, profesor Włodzimierz Borodziej, jeszcze komentarz do tego, co powiedział Piotr. Tak, już tylko dwa zdania. Myśmy o jednej rzeczy tutaj nie wspomnieli, dwukropek, że mamy do czynienia ze światem, w którym wszystko wydaje się możliwe. To jest kompletnie inny świat niż świat zimnej wojny, gdzie wiadomo, że są dwa bloki, wiadomo, kto się kogo słucha. To jest taki świat, w którym wszelkie kombinacje brytyjsko-białorosyjska, niemiecko-bolszewicka, Polska, o czym rozmawiamy, z białą lub czerwoną Rosją, Polska przeciw Ukrainie albo za, to wszystko istnieje w głowach, nikt nie wie, na ile to jest realne. I to jest ta różnica świata 100 lat temu. Kolejne pytania, drodzy Państwo. Pierwsze od Marii Piechowskiej. Myślę, że to będzie do Piotra. Czy w ogóle w polskich dokumentach pojawiła się kwestia Nestora Machno? Czy jednak machnowszczyzna była zupełnie nieistotna z polskiej perspektywy? Piotrze? To nie pojawia się w dokumentach. No to jest oczywiście też tak, że w tomie mieści się określona ilość dokumentów i część, wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zmieścić, ale jeśli dobrze pamiętam, to chyba się nie pojawia, albo się pojawia, nie jestem pewien, albo się pojawia bardzo marginalnie. Pytanie od Piotra Szczepańskiego. Czy odbędzie się podobna rozmowa o roku 1920? Nie tylko o wojnie i bitwie, ale o zamierzeniach geostrategicznych i dyplomacji. Proszę uprzejmie. Co Omir Dębski wygląda mi na osobę, która ma adekwatną chęć odpowiedzi? Z całą pewnością będziemy pracować i będziemy przygotować tom polskich dokumentów dyplomatycznych za rok 20. Odpowiednia umowa jest podpisana. Redaktor tomu, Jan Jakub Bruski, profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego się tym zajmuje, więc prędzej czy później do takiej rozmowy dojdzie. Natomiast niewykluczone, że jeżeli będzie takie zainteresowanie publiczności, to może bardziej jako pod szyldem polskiego przeglądu dyplomatycznego niż polskich dokumentów dyplomatycznych jakąś rozmowę na temat rocznicy w zasadzie Bitwy Warszawskiej zorganizujemy. Tu warto też pamiętać, to się zapomina i Adam Zamoyski chyba w swojej książce o wojnie 20 roku zwrócił na to uwagę, że poza Polską raczej nie pamięta się o tym, że to nie jest wojna 20 roku, tylko ta wojna toczy się od stycznia 19 roku polsko-bolszewicka i ona się nie zaczyna od wyprawy kijowskiej, tylko właśnie od tych czasów, o których w tej chwili rozmawiamy. No i myślę, że być może przy okazji takiej debaty o kolejnych tomach polskich dokumentów dyplomatycznych warto będzie o tym wspomnieć i podkreślać. Ktoś jeszcze z panów? Myślę, że znaczenie roku profesor Borodziej wygląda, jakby chciał odpowiedzieć. Może tak bardzo krótko. No ja mam nadzieję, że ten tom 1920 się kiedyś ukaże, a to, że rocznicę mamy za chwilę, to oczywiście jest poważny powód do tego, żeby polski przegląd dyplomatyczny, panie doktorze, opublikował jakąś dyskusję na ten temat, bo moim zdaniem pogląd Adama Zamoyskiego jest zdecydowanie zbyt optymistyczny. Otóż ogromna większość świata nie wie o tym, że była wojna 20 roku. Niezależnie od tego, czy ona się zaczęła w 19 roku, czy kiedykolwiek indziej. I to może jest taki prawdziwy powód, żeby taką dyskusję zorganizować. Panie profesorze, pewne teksty się piszą, a niektóre się napiszą. Myślę, że odrobinę kuchni można tutaj zdradzić, ale rzeczywiście jeden z kolejnych numerów PPD te sprawy
podejmie Piotr Długołęcki. Ja jeszcze, jeśli można, dwa słowa na temat tomu za rok 20. Prace nad tym tomem trwają, no ale tak jak wiemy, w związku z aktualną sytuacją zamknięte są wszystkie archiwa, więc kwerenda archiwalna możliwa jest tylko jeśli chodzi o te zbiory, które są dostępne online. Z niecierpliwością czekam, aż archiwa zostaną otwarte, bo w różnych sprawach chciałbym się tam udać. Mam nadzieję, że równie wielką niecierpliwość wykazuje profesor Bruski, który będzie mógł wrócić do swoich prac nad tomem za rok 20. Natomiast no, pamiętać należy, że edycja takiego tomu źródeł z takiego okresu niestabilnej państwowości, z okresu wojny, jest zajęciem niezwykle trudnym i niezwykle pracochłonnym, o czym bardzo dobrze się też przekonują nie tylko redaktorzy naukowi przygotowujący takie tomy, ale na przykład osoby przygotowujące indeks osobowy do takiego tomu, co jest wyzwaniem niewyobrażalnie trudnym. Pozdrawiamy naszego nieocenionego badacza z pismu historyka Marcina Fordynę, który jest przykładem tego, jak ciężką pracę się wkłada w indeksy. Ostatnie pytanie przed podsumowaniem panów. Partner intelektualny Marcina Fordyny, Marek Rodził, który też publikował w PDD. Czy pytanie do Piotra, czy w najnowszym pomie, w tym pomie, o który chodzi zresztą, PDD pojawiają się dokumenty, które rzucają nowe światło na politykę brytyjską wobec Polski w tym okresie, a myślę, że to jest dopowiedzenie też do tego, co mówi i profesor Borodziej, i Sławomir Dębski. Czego się dowiadujemy? Który z panów sobie życzy może w tym momencie? Myślę, Piotr jednak by zaczął to. To widzę, że dyrektor ma ochotę dużo na o Brytyjczykach rozmawiać. Myślę, że jest sporo dokumentów dotyczących postrzegania polityki brytyjskiej przez polską dyplomację. Wielka Brytania staje się dla Polski kluczowym partnerem w tej, no właśnie w polityce wobec Rosji, można powiedzieć w polityce wschodniej. Po pierwsze dlatego, że ma tą politykę zdefiniowaną w sposób dla nas niekorzystny. A po drugie, to Brytyjczycy bardzo tutaj dążą do tego, dużo bardziej aktywnie niż Francuzi na przykład, do zbudowania jakiegoś, zwłaszcza powiedzmy we wrześniu, październiku 19 roku, jakiegoś bloku antybolszewickiego z udziałem Polski, Denikina, Armii Białych, jeszcze jakichś pozostałości. Więc z tego powodu interesujemy się Wielką Brytanią. Tworzone są koncepcje, w jaki sposób zainteresować no, dyplomację brytyjską korzyściami ze współpracy z Polską. Jest tego stosunkowo dużo. No i są instrukcje dla polskich dyplomatów, polskiego poselstwa. Myślę, one rzucają jak no, istotne nowe światło. No, już cytowałem ten fragment instrukcji z czerwca 2019 roku, w którym Wielka Brytania określa się jako państwo, może nie wrogie polskim interesom, ale nieprzyjazne. Tak? To jest moim zdaniem dość ciekawa wskazówka, bo w takiej powszechnej opinii wydaje się, że Polska jest po prostu sojusznikiem, no przynajmniej politycznym takim w tej mocarstw, wielkich mocarstw decydujących o kształcie Europy w Paryżu, czyli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Rola Stanów Zjednoczonych słabnie, rośnie rola Brytyjczyków, a Francuzi stopniowo zaczynają również wycofywać się ze swojego, no takiego, swojej aktywności we wschodniej części kontynentu. Panowie, zbliżając się do końca, zamykając już kwestię pytań, zwracam się teraz do każdego z was o pewne krótkie podsumowanie. Podsumowanie i tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, ale też pewnie ewentualnych postulatów badawczych, które wam się pojawiają w związku z tym, co znajduje się w polskich dokumentach dyplomatycznych. Protokół nakazuje oddać głos profesorowi Borodziejowi. Ja bym powiedział, że to aż się prosi o taką porządną monografię, która opisze, tak jak
zrobiła Margaret Macmillan w odniesieniu do konferencji tak zwanej wersalskiej, czyli paryskiej, która by uwzględniała punkt widzenia różnych stron. Wiązując jeszcze przez jednym zdaniem do ostatniej wypowiedzi doktora Dębskiego, to przecież jest tak, że jeśli ja dobrze pamiętam ten tom, że tam ogromną rolę odgrywają rzekome interesy Wielkiej Brytanii w krajach bałtyckich. I teraz jak człowiek to czyta, to tak się zastanawia, jakie wielkie interesy miało Zjednoczone Królestwo w Tallinie, w kompletnie zrujnowanej przez wojnę Rydze, czy w Kłajpedzie. Problemów z Indiami żadnych. Tymczasem jest to taka wielkość w polskiej polityce zagranicznej, która jest traktowana jako konstant, że tak na pewno jest, że Brytyjczycy chcą zastąpić Rosję w tej części Bałtyku. I żeby te wszystkie mity rozebrać, to naprawdę będzie warte monografii. Sławomir Dębski. Po 10 latach badań nad, i siedzenia nad tymi dokumentami dyplomatycznymi, to co dla mnie jest dość oczywiste, to to, że brakuje polskiej monografii konferencji paryskiej, brakuje polskiej monografii tych początków polityki zagranicznej, może nawet relacji z Francją, oddzielnie z Francją, oddzielnie z Wielką Brytanią. Myślę, że tu jest, jeżeli chodzi o ten taką postrzeganie Wielkiej Brytanii i roli w państwach bałtyckich, to moim zdaniem to jest pewien odbicie takiej sytuacji, w której po prostu Brytyjczycy próbowali przytrzymać granice starego Imperium Rosyjskiego tak długo, jak się da, aby one nie zostały przesądzone i aby Rosja mogła powrócić w swoje należne jej miejsce także geograficznie. No ponieważ to się nie udało, no to oczywiście o tym zapominamy. Natomiast to, że tak ta polityka brytyjska wyglądała, że oni najchętniej chcieliby odtworzenia Rosji w granicach no, z 14 roku, a jeżeli się nie da, no to powiedzmy jak najdalej na zachód wysunięta, tak żeby to było państwo, które rzeczywiście mogłoby szachować Niemcy. No, wydaje mi się, że Brytyjczycy długo w tej wizji, dużo dłużej przy tej wizji tkwili niż Francuzi. Francuzi się pogodzili, że Rosja się po prostu upadnie, rozpadnie i w związku z tym zaczynali budować własne kordony sanitarne i inne koncepcje, które miały być protezą sytuacji sprzed 1914 roku. Zgadzam się całkowicie, nie ma monografii aktualnej, świeżej, uwzględniającej także przecież wyniki najnowszych badań historiografii niemieckiej, historiografii francuskiej, historiografii brytyjskiej, amerykańskiej. Pod tym względem polska historiografia niestety no jest zapóźniona. Mam nadzieję, że te tomy za rok 19 staną się dla kolejnych historyków inspiracją do podjęcia takich badań i podjęcia takich prac. Piotr, redaktor na szczęście ciężko pracuje, ale czasem ma prawo do ostatniego merytorycznego słowa. Ja może jeszcze dwa słowa o stosunkach polsko-brytyjskich. No oczywiście założenie podstawowe jest takie, że no nie są to stosunki dwóch równomiernych partnerów. To Polska zabiega o wsparcie mocarstwa. Jeśli chodzi o podstawę, o kwestie źródłowe, to jesteśmy po tyle dobrej sytuacji, że w zasadzie zachowała się księga szyfrów w całości poselstwa polskiego w Londynie i wszystkie depesze, które zostały napisane przez poselstwo i wysłane do poselstwa są dostępne. Zwróciłbym jeszcze uwagę na postać Eustachego Sapiehy. To jest też ciekawa nominacja. No jedno z najważniejszych stanowisk w dyplomacji ówczesnego czasu otrzymuje człowiek, który jeszcze w styczniu próbował przeprowadzić pucz przeciwko Piłsudskiemu. Ten pucz się załamał, a mówiąc nieco żartobliwie, Piłsudski nakrzyczał na puczystów i to wystarczyło. Ale Sapieha dostaje to stanowisko, z tym, że chyba też dostaje anioła stróża, który raportuje poza kanałem dyplomatycznym placówki bezpośrednio Piłsudskiemu. Natomiast no, jeśli chodzi o sam tom, już podsumowując, no to
zdecydowana większość dokumentów zawartych w tym tomie to są materiały, które nigdy nie były publikowane. Część była bardzo rzadko wykorzystywana przez historyków. Warto do nich zajrzeć. Bardzo, bardzo ciekawe są materiały dotyczące właśnie rozmów z Denikinem i pisane przez wszystkie trzy polskie misje, które zostały tam wysłane, które mówią i o stosunkach polsko-rosyjskich i o tym, co się wtedy, o sytuacji wewnętrznej Rosji, o tym, co się wtedy w Rosji działo. Też mówiliśmy trochę o Gdańsku, też zwróciłbym uwagę na część raportów pisanych z Wolnego, wtedy no jeszcze z Gdańska, przez Mieczysława Jałowieckiego, czyli polskiego delegata, który w lutym 20 roku jest zastąpiony przez polskiego komisarza. Część tych raportów udało nam się opublikować. Też wydaje mi się, że warto na to spojrzeć. A jeśli chodzi o postulaty badawcze, już kończąc, to moi przedmówcy mówili o wielkich monografiach, to ja powiem o jednej małej, drobnej sprawie, czyli o czymś, o czym już mówiłem. Mam na myśli wizytę premiera i ministra spraw zagranicznych Ignacego Paderewskiego w Londynie w październiku, o której no naprawdę ciężko się czegokolwiek dowiedzieć, poza tym, że to była kompletna katastrofa. W polskich archiwach naprawdę niewiele dokumentów na ten temat możemy znaleźć. W prasie polskiej i angielskiej też są tylko rzeczy ogólne. No wymaga ona pogłębionej kwerendy w archiwach brytyjskich, w The National Archives, ale też wydaje mi się, że warto by było zajrzeć do spuścizny Lloyda George'a, która jest w osobnym archiwum, tak zwanym archiwum parlamentarnym w Wielkiej Brytanii. I to jest taki temat, który no, w polskiej literaturze bardzo po macoszemu jest potraktowany jako, znaczy generalnie no, pierwsza wizyta polskiego premiera w Wielkiej Brytanii. I wydaje mi się, że warto by było tutaj pomyśleć no, nie o monografii, ale o artykule na przykład w Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym. Bardzo chętnie, a tych polskich wizyt premierowskich w Wielkiej Brytanii aż tak dużo nie było. Była na przykład duża przerwa od 45 do 89 roku. Dyrektor Dębski, tak jak? Sprawa się zaczyna w czerwcu 19 roku, kiedy Paderewski rzeczywiście chce przyjechać do Londynu. Tam dochodzi do pewnego nieporozumienia, na co ci Brytyjczycy w końcu tego Paderewskiego zapraszają. Zachęcam do lektury polskich dokumentów dyplomatycznych. To jest moim zdaniem pierwsze chyba miejsce, gdzie ta sprawa w ogóle jakoś wypływa. Zajęło nam trochę czasu ustalenie, czy w ogóle do tej wizyty Paderewskiego doszło w tym Londynie, czy nie doszło. Okazuje się, że pojechał tam incognito w październiku 19 roku. Nic w prasie polskiej na ten temat nie ma, a to jest w ogóle druga wizyta polskiego premiera za granicą, nie licząc Paryża, bo w Paryżu oczywiście toczyła się konwencja, więc Paderewski tam w kwietniu 19 roku się zjawia, ale pierwsza wizyta zagraniczna polskiego premiera ma miejsce w Pradze w końcu maja 19 roku, a do Londynu pojechał jako właśnie w nieoficjalnej wizycie w październiku 19 roku. Fascynujące dokumenty, zachęcam wszystkich do lektury, no i liczymy na to, że spotkamy się przy kolejnych tomach. Myślę, że liczy na to wielu. Panowie uczestnicy, panie i panowie słuchacze, słuchaczki, jak widać Polski Instytut Spraw Międzynarodowych to nie tylko ekspertyza na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, ale perspektywy wsteczne także mamy w naszej głowie poprzez takie działania jak polskie dokumenty dyplomatyczne. Pamiętajmy o tym, że historia naprawdę bywa czasem nauczycielką życia, choć oczywiście wymaga ludzi mądrych, którzy by chcieli się z niej uczyć. Panie profesorze, drogi dyrektorze, drogi Piotrze, dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jaki następny panel pismu będzie miał charakter publiczny, ale będzie na pewno bardzo, bardzo interesujący. Dziękuję również ja, Łukasz Jesina. Dziękuję bardzo. Dziękuję.